i serdecznie. Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo miła chwila. Dziękuję, że panowie wszyscy przyjęliście moje zaproszenie, bo widzimy się kilka dni po największym sukcesie od wielu lat, jaki osiągnął radomski sport. Ja przypominam sobie rok 99, kiedy siatkarze Czarnych Radom zdobyli Puchar Polski i przez długie 17 lat nasz radomski sport czekał na tak wielki, spektakularny sukces, który jest w tej chwili udziałem koszykarzy Rosy Radom. W tym miejscu chciałbym serdecznie przede wszystkim pogratulować i rozpocznę te gratulacje wyjątkowo nie od sportowców, a od panów prezesów, od pana prezesa Romana Saczywki i pana prezesa Przemysława Saczywki. Panowie, serdecznie wam gratuluję, bo ja pamiętam od samego początku, jak wiele serca, jak wielką pracę włożyliście w to, aby zbudować od podstaw klub, żeby zbudować od podstaw środowisko radomskiej koszykówki. To było coś niesamowitego, bo pamiętam mecze, które rozgrywaliście jeszcze na poziomie drugiej ligi, mecze emocjonujące, ale wiadomo, że to była tylko druga liga. Ten postęp nastąpił w ciągu kilku lat i w roku 2016 możemy się wspólnie jako radomscy kibice cieszyć z wielkiego sukcesu. Gratuluję serdecznie panu trenerowi. Panie trenerze, pana odcisk, pana charakteru na drużynie było widać w czasie czy to rozgrywek Pucharu Polski, czy widać od kilku sezonów, kiedy mamy przyjemność oglądać pana reakcje, te emocjonalne, ale te bardzo merytoryczne na ławce rezerwowych, a myślę, że treningi również są prowadzone w ten sposób. Gratuluję serdecznie, bo to wielki sukces, że mamy polskiego młodego trenera, bo jesteśmy prawie rówieśnikami, który odnosi tak wielkie sukcesy i życzymy sobie, żeby pan został oczywiście w Radomiu z nami jak najdłużej, ale myślę, że nie będzie niczym niestosownym, jeśli pożyczę panu trenerowi dalszego rozwoju i wielkiej kariery również w międzynarodowym towarzystwie. I życzę i gratuluję przede wszystkim naszym sportowcom, naszym koszykarzom, którzy osiągnęli ten wyjątkowy sukces. Proszę Państwa, dwie anegdoty, bo ja uwielbiam anegdoty i przypomniało mi się, jak w czasie Wigilii, którą zorganizowało środowisko Rosa, składałem życzenia i wtedy życzyłem przede wszystkim medalu Mistrzostw Polski. Składałem to na ręce kapitana drużyny Roberta Witki i wtedy Robert pokazał kciuka do góry i myślałem, że wtedy zgodziliśmy się, że Rosa ten medal w tym roku zdobędzie, ale nie sądziłem, że Robert miał jeszcze takie plany, że zanim dojdziemy do medalu, to po drodze zdobędziemy Puchar Polski. I za to Ci, Robert, dziękuję, że ten Twój kciuk był tak prognostyczny i tak dobry dla radomskiego sportu. I proszę Państwa, chciałbym pogratulować jeszcze czegoś, co jest w moim przekonaniu niezwykle ważne – stylu. Panowie, styl, w jaki zdobyliście Puchar Polski i mecz, charakter, jaki pokazaliście w czasie meczu z mistrzem Polski, z Telmetem Zielona Góra, pozostanie na długo w pamięci kibiców koszykarskich i wszystkich widzów, którzy oglądali Was, czy to na żywo w hali w Dąbrowie Górniczej, czy poprzez telewizję ogólnopolską, bo ten styl był wprost niesamowity. Ja miałem wrażenie, że koszykarze Rosy wyszarpali Puchar Polski w niezwykłym stylu, pokazując zaangażowanie, determinację, czasami krew, pot i to wszystko serce. Serce to serce, które obserwujemy od wielu sezonów w naszej hali na Mosirze. Teraz to serce i tą determinację i tą jakość radomskiej koszykówki pokazaliśmy my wszyscy, bo ja czuję się również częścią tej społecznej. Przepraszam, panie prezesie, jeśli mówię, że ja również, chociaż nie miałem okazji oddać żadnego rzutu w czasie tego spotkania, ale również czuję się częścią tej drużyny, więc dziękuję serdecznie za to, co zrobiliście. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, muszę to również powiedzieć. Proszę Państwa, od wielu, wielu miesięcy mówię, że najlepszą promocją naszego miasta jest promocja poprzez sport, poprzez nasze eksportowe drużyny. I w tym miejscu chciałbym po raz kolejny podziękować za tę wielką promocję, jaką dla naszego miasta panowie robicie, bo tylu pochwał, ilu wysłuchałem w czasie
transmisji niedzielnego meczu ze strony komentatorów, którzy chyba niekoniecznie chwalili do tej pory naszą drużynę, jak to Radom, z miasta, które miało bardziej tradycje siatkarskie, staje się w tej chwili potęgą na sportowej mapie Polski, jeśli chodzi o koszykówkę. Tak, te pochwały w wykonaniu komentatorów Polsatu Sport wyjątkowo mnie cieszyły, bo wiedziałem, że już nie mieli innego wyjścia, tylko musieli naszą drużynę i naszą koszykówkę chwalić. Panowie, serdecznie dziękuję, jestem naprawdę pod wrażeniem, jestem wzruszony i dziękuję za to, co zrobiliście dla całego miasta, bo ten wasz sukces, myślę, będzie stanowił asumpt do dalszego rozwoju zarówno koszykówki, jak i pokaże innym drużynom radomskim drogę, którą powinni przyjąć, jak pięknie się dobrze rozwijać, tak żebyśmy w tym 2018 roku, kiedy powstaną nowoczesne obiekty, czy hala widowiskowo-sportowa i stadion piłkarski, żebyście mogli dalej się rozwijać i dalej poprzez sukcesy promować Radom. A ja jako prezydent zawsze pomogę. Dziękuję za te życzenia, ale również chciałbym podziękować panu prezydentowi miastu, ponieważ bez zaangażowania prezydenta Radosława Witkowskiego oraz miasta w sport, tak naprawdę myślę, że ten cel byłoby nam trudno osiągnąć, o ile by w ogóle nie było to możliwe. Więc też dziękuję, bo uważam, że jest pan częścią i uważam, że tylko razem dzięki temu osiągnęliśmy ten sukces. Dziękuję. Tak, nic znacznie się ująć. No, pan prezydent docenił nasz wysiłek, mamy na to pomysł, mamy spojrzenie na wiele lat do przodu. Natomiast bez wsparcia miasta nie byłoby możliwości grać i myśleć o graniu na takim poziomie ze strony również i finansowej. Także tu każdy kibic, każdy z państwa nawet myślami pozytywnymi ma swój naprawdę duży udział, a największy sukces to się bardzo cieszy na ludzi, dla których, jak padło słowo o Robercie Witka, to wiem, że dla niego to jest pierwszy pokład Polski i myślę, że przychodząc do Rosy nawet o tym nie marzył, tak nawiasem. Dziękuję panu naprawdę za piękny charakter i piękny mecz, z którego, tak jak mówię, jak na 300 SMS-ów gdzieś około 200 z całej Polski miałem z miłym zaskoczeniem. Także to jest chyba też dla miasta za wkład pieniążków naprawdę też dobra promocja wzajemna. Dziękuję bardzo. Tak samo chciałem podziękować i państwu. No, państwa artykuły, państwa aktywność pisania o sporcie jest też też go wspierającą. Jest taki okres, że mamy na przykład 3 organizacje Smoka, mamy GSM i mam uwagę z Polskiego Związku, że uważamy nas ośrodek jak jeden z najlepiej, jak nie najlepiej pracujący z młodzieżą, a mało tych ruchów widać w mediach. To nie, inne ośrodki bardziej się tym chwalą. Raczej ja, wynika z mojego charakteru, wolę spokojniej i ciszej, nie to, żebym się czegoś wstydził, jak nagłaśniać. Ale chciałbym jeszcze raz podziękować za duże właśnie też wsparcie. Generalnie raczej cały czas odbieram państwa artykuły bardzo pozytywnie. A jak coś źle widzicie i napiszecie, to tylko zawsze podziękować, żeby zwrócić sobie uwagę na jakiś błąd. Dziękuję. W imieniu wszystkich zawodników, całej drużyny chciałem podziękować za gratulacje, za pomoc. Ja może tylko napomknę, że w poniedziałek, kiedy się obudziłem, pierwszy telefon oczywiście wykonałem do prezesów, do pana Romana i prezesa Przemysława. Natomiast pierwszą wizytę złożyłem u pana prezydenta, bo pozwolę sobie też zadzwonić. Uważam, że panowie tworzą i tworzyli ten klub od podstaw, ale bez zaangażowania pana prezydenta i władz miejskich, jak i wszystkich mieszkańców, tego by nam się nie udało osiągnąć. Z tej strony także chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim tym, którzy wierzyli w ten zespół, tym, którzy za nami pojechali do Dąbrowy Górniczej, żeby nas wspierać, tym, którzy kibicowali nam przed telewizorami i tym, którzy przychodzą na co dzień na nasze mecze. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i prosimy o jeszcze gorętszy i liczną obecność na naszej sali. Czekamy na was, bo gramy razem wszyscy dla Radomia. Dziękuję. Tak samo pan prezydent mi tak samo zmusił teraz do mówienia, jak podczas tej pamiętnej Wigilii, gdzie przyparty do muru nie mogłem nic innego pokazać, jak się do góry, ale nie, już całkiem na poważnie, to tutaj wracając do słów prezesów, zawsze wybierałem, zawsze dokonywałem słusznych wyborów i też wybierając Rosę zrobiłem swój przegląd i wiedziałem, że też, że będzie dobrze, że ten klub jest w stanie odnosić sukcesy
nie żałuję swojej decyzji, tylko potwierdziły się moje wcześniejsze wywiady w środowisku, że Rosa to jest odpowiednie miejsce do odnoszenia sukcesów i myślę, że to był dopiero pierwszy z wielu.